No, ziombelki, to będzie ciężki mecz. Mogę wziąć jakąś moją postać. To nie ma być. No wygodny. Cześć. Fotelami gamingowymi interesuję się od względnie niedawna, ale przyznam szczerze, że wraz z obcowaniem z tym oto meblem coraz bardziej żałuję, że tematem nie zainteresowałem się chwilkę wcześniej. Po tym, co właśnie powiedziałem, możecie się domyślać odpowiedzi na tytuł tego filmu. I tak, nie będzie to ani klawiatura, ani myszka, ani RAM, ani żaden podzespół, tylko po prostu dobry fotel. A dokładniej taki, dzięki któremu po przesiedzeniu paru godzin przed komputerem nie będą nas bolały pleca, ani no, proszę o nim dupa. I jednym z takich foteli jest właśnie ten, na którym siedzę, a dokładnie Imba King model. Z samego sobie fotela korzystam już jakiś czas i naprawdę muszę pochwalić go za to, że poza wygodą też nie odczuwam większego zmęczenia po przesiedzeniu większej ilości godzin przed komputerem, czy to montując, czy to po prostu zarywając nockę ze znajomymi, czy wbijając dywizję. Dodatkowo sam w sobie fotel ma możliwość customizowania dosłownie wszystkiego, jeśli chodzi o preferencje użytkownika. Podłokietniki idą w górę, w dół, w lewo, w prawo, w przód, w tył, można je wykręcać na boki. Poduszki można odpinać, przypinać z powrotem, można dostosowywać wysokość, na jakiej się znajdują. Oparcie się odchyla na spokojnie do pozycji leżącej. Standardowo fotel idzie też góra-dół. Co by chcieć więcej. Dodatkowym też plusem samych w sobie foteli Inba mi się wydaje, że jest cena, bo jest naprawdę niska względem chyba rynku foteli gamingowych, jako że najtańsze modele można dostać już za około 400 zł, a dodatkowo z kodem zniżkowym Klinika dostaniecie 5% rabatu, także według mnie warto skorzystać. Także no, uważam, że następnym razem zamiast kupować sobie dodatkowego RAMu czy dysk, polecam naprawdę zainwestować w siebie i swoją wygodę, bo naprawdę mogłoby się wydawać, że taka mała zmiana jak fotel nie zmieni za dużo, ale od siebie mogę powiedzieć, że warto. Także no, serdecznie odsyłam Was do linku do sklepu Imby w opisie. Zachęcam do korzystania z kodu zniżkowego Klinika, który da Wam 5% rabatu. I dzięki za oglądanie. Cześć.